Co, w takim razie, skoro jesteśmy już tutaj, to co należy tam, czy Polski, mamy Polski, gdzie jest herb naszego powiatu, napis za chwilę zostanie zasłonięty i poproszę w takim razie młodszych od nas o przeczytanie tego napisu. Nie. Tylko na dole. Na dole. Proszę pana radnego, żeby przeczytał. Bohaterom niepodległości, wieczna pamięć, w setną rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018 Radni Powiatu Pomorskiego. Starosto, panie przewodniczący, drodzy radni, drodzy państwo, to dobry pomysł, żeby upamiętnić takim materialnym śladem rocznicę, która minęła i nie zostałoby po tym chyba czegoś, co przyciągnie wzrok, co pozwoli też myślom pomknąć do tej rocznicy i do tej wartości, jaką jest Ojczyzna Niepodległa. Dziękuję bardzo za tę inicjatywę upamiętnienia tej ważnej rocznicy, a teraz poświęcimy tę tablicę, wyrażając poświęceniem też wdzięczność dla tych wszystkich, którzy tą niepodległość nam wywalczyli. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka, jest wyrazem pamięci o otrzymanym dobru. Czujemy się dłużnikami i wobec Boga, który dał nam istnienie, zdrowie i zdolności, ale i wobec tych, którym zawdzięczamy niepodległość, którzy za niepodległość naszej ojczyzny oddali swoje życie, którzy swoim wzorem kształtują też naszą osobowość, uczą nas prawdy, miłości i poświęcenia względem innych. Dzisiaj zgromadzeni w murach Starostwa Powiatowego pragniemy utrwalić w sercu i w brązie naszą wdzięczną pamięć o wybitnych Polakach, którzy w trudnych chwilach naszej ojczystej historii mieli odwagę bronić niepodległości, mówić prawdę, strzec jej w umysłach wszystkich naszych rodaków i tych, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyzny i narodu. Boże Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, Ty posłałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów Twego Słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami. Obdarz wieczną nagrodą nieśmiertelności i chwały naszych rodaków, którzy w trudnych chwilach ojczystych dziejów walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. Spraw, abyśmy upamiętniając w brązie ich imiona na ziemi, mogli się radować ze spotkania z nimi w Twoim domu, nie ręką ludzką zbudowanym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie.